kolejną, ostatnią już rzeczą w akapitach, to są wcięcia robione za pomocą linijki. Pierwsza rzecz, to tutaj u góry znajduje się linijka. Jeżeli jej nie mamy, można sobie ją włączyć za pomocą menu widok i tutaj zaznaczyć ptaszka przy linijka. Jeżeli jest ptaszek, to linijka jest, jeżeli nie ma, to nie ma. Wrócę do narzędzi głównych. Przyjrzyjmy się linijce. Ona składa się z czterech części. W zasadzie z trzech części. Jedna, górna część, będzie wcinać tylko pierwszy wiersz danego akapitu. Druga część będzie wcinać wszystkie wiersze oprócz pierwszego wiersza. Czyli jest to takie wysunięcie. Właściwie dokładnie wysunięcie. I trzecia rzecz będzie wcinać wszystkie rzeczy. Zobaczmy. Zrobię sobie cztery akapity po dwa zdania. Stanę w pierwszym akapicie i zobaczmy. Łapię za górną część linijki i przesuwam w prawą stronę. Jest to wcięcie pierwszego wiersza na określoną wysokość. Na przykład teraz na 4 cm. Zwrócę z powrotem i tym razem złapię za dolną część. I przesunę w prawą stronę. Jak widać, jest to wcięcie wszystkich oprócz pierwszego wiersza, czyli wysunięcie na 3,5 cm. I teraz można złapać za ten kwadracik tutaj na dole i wcięcie będzie normalnie jako wcięcie z lewej, czyli wcięcie zarówno pierwszego wiersza, jak i wszystkich pozostałych. Mogę złapać i wrócić. Postawię na razie to tu. Zobaczmy. Jest możliwość chwycenia sobie w tym miejscu i wtedy mamy taką strzałkę prawo-lewo. Jeżeli za nią złapię, zmieniam margines. Tego chciałbym uniknąć, bo marginesy będą w późniejszych filmikach. Dlatego prosiłbym, żeby marginesów nie zmieniać, chyba że będziemy robili to świadomie. Co w te zmiany? Zobaczmy. Jeżeli najadę idealnie linijką na zero, w tym miejscu mogę złapać za margines, mimo iż wydaje się, że łapię za wcięcia. Także można się tutaj dość łatwo pomylić, a mimo wszystko polecam stosowanie linijki, ponieważ jest to szybsza metoda. Do tego jeszcze możemy zrobić cięcia z prawej strony, łapiąc tutaj za prawą stronę i przesuwając w którąś ze stron. Zobaczmy, jest tu postrzępione, jest niewyrównane. Ja wyrównam akapit i teraz widać dokładnie, że wcięcie z prawej dobrze zadziałało. Wetnę sobie pierwszy akapit na 2 cm i 2 cm z prawej strony. Drugi akapit wetnę na większą ilość centymetrów i trzeci gdzieś po środku. Zobaczmy. Teraz jeżeli będę klikał na poszczególne akapity, zobaczmy co się dzieje z linijką. W pierwszym linijka wskazuje wcięcia z lewej i z prawej na odpowiednich wysokościach. Tutaj również tylko z lewej. I tak dalej. Czyli każdy akapit ma swoją linijkę. Wynika to stąd, że każdy akapit ma swoje wcięcia. I dlatego właśnie korzystanie z linijki bywa mylące. Ciężko jest ludziom się przyzwyczaić, że ta sama linijka, którą przestawiałem w tym akapicie zupełnie inaczej wygląda. Stąd wynikają różnego rodzaju problemy. Jeżeli mamy problem ze zrozumieniem, co to linijka i do czego służy, nie musimy z niej korzystać. Proponuję wtedy korzystać z więcej opcji w sekcji akapit, które robiliśmy w poprzednich filmikach.